O wielkiej Polityce. Dziś porozmawiamy poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Małecki, poseł Spisza. Witam gorąco. Witam serdecznie. Panie pośle, no to na początek. Wychodzimy z Unii czy nie? Kolejny, no tym razem, polexit? Jakoś tak można nawiązując do Brexitu. Absolutnie chciałbym zaprzeczyć, że rząd polski będzie chciał wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Ten pomysł konsultacji z panią przewodniczącą Frontu Narodowego Marion Le Pen z Francji o tym, żeby łącznie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej jest absurdalny i dzisiejsze stanowisko ministra spraw zagranicznych dobitnie to pokazało, że my chcemy zostać w Unii Europejskiej. Chcemy zostać w Unii Europejskiej, ale ostatnie wydarzenie, ostatnio to, co się działo właśnie w Unii Europejskiej, między innymi wybory Donalda Tuska na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, no to trochę pokazały, trochę zachwiały tą pewnością, czy my rzeczywiście chcemy być w Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, te wybory na przewodniczącego Rady Europejskiej pokazały, iż nie ma jasnych, sprecyzowanych zasad co do wyboru. Polski rząd miał swojego kandydata. Był to pan Sariusz Wolski. Pytanie jest, czyim kandydatem był Donald Tusk. Głosowanie, które się odbyło, może powiem tak od kuchni technicznej, od sprawy techniczną, odbyło się w ten sposób, że za zamkniętymi drzwiami było pytanie, kto jest przeciw kandydaturze Donalda Tuska. No oczywiście um, przedstawiciel rządu polskiego był przeciw i na tym głosowanie się zakończyło. Nie było zapytania, kto jest za, kto jest przeciw. Panie pośle, ja mam takie wrażenie właśnie, że PiS swoją porażkę chce przekuć w zwycięstwo, czego dowodem były wiadomości, zaraz po ogłoszeniu wyników wyboru, kiedy Donald Tusk został przewodniczącym, no to w wiadomościach pojawiła się taka informacja. Sukces partii rządzącej w Polsce, bo partia rządząca obnażyła ignorancję i, i zadufanie w sobie Unii Europejskiej, to chyba trochę nie tędy droga. To było zwycięstwo czy porażka? Ja powiem tak, jeżeli mówię o porażce, to była porażka nie Polski, ale porażka Unii Europejskiej. Powtórzę to, co, to zapytanie, które, które było wcześniej. Czyim kandydatem był Donald Tusk? Polska miała swojego kandydata, a głosowanie pokazało, iż nie wiadomo, czyim kandydatem obecnie jest przewodniczący Rady Europejskiej. Ale Polska została sama na placu boju. Nawet Węgrzy, najwięksi przyjaciele, na których liczyliśmy, też nie poparli. Jacka Serjusza Wolskiego. Poczynania polskiej delegacji pokazały, iż jesteśmy, działamy zgodnie z zasadami. Jeżeli mieliśmy swojego kandydata, to od początku do końca. I tego się do końca trzymaliśmy i dziwne byłoby, że przez kilka dni, kilka tygodni mówimy o swoim kandydacie i nagle w ostatniej chwili zmieniamy. Zmieniamy osobę, którą popieramy. A nie ma pan wrażenia, że to czasami to jest taki atak Husarii właśnie na czołgi, tak jak się mówiło, że Polacy potrafili we wrześniu 1939, co oczywiście nie było prawdą. Husarią atakować czołgi, tu było podobnie. No, ustaliliśmy pewien styl postępowania, no i do śmierci, mimo wszystkich przeciwności, się tego trzymamy. To trochę chyba nie tędy droga, jeżeli chodzi o politykę. E Sytuacja, która się wytworzyła, pokazała, iż jesteśmy konsekwentni w tym, co robimy, że warto także dbać o interesy narodowe. Głosowanie, tak jak wspominałem wcześniej, pokazało, iż nasza konsekwencja była celowa i doprowadziliśmy to do końca czyli zagłosowaliśmy za naszym przedstawicielem. To teraz powiedzmy, dlaczego nie Tusk? Proszę pamiętać, że 2,5 roku temu. Prawo i Sprawiedliwość, mimo tego, że było w opozycji, poparło kandydaturę Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Ale co się zmieniło przez 2,5 roku? Przez 2,5 roku pan przewodniczący Donald Tusk pokazał, iż, jest, że, iż nie jest bezstronny. Angażowanie się, angażowanie się pana przewodniczącego w sprawy bieżące w Polsce przyczyniło się do tego, iż rząd polski nie poparł jego kandydatury. To z tego, co wyczytałem trochę w wiadomościach, główną, głównym powodem, między innymi powodem, ale jednym z główniejszych, to były kwoty. Kwoty imigrantów i kwoty kar za, za nieprzyjęcie imigrantów. Zgadza się. To oczywiście bardzo rzutowało na podjęcie przez Polskę takiej decyzji, jaką, jaką podjęliśmy. Kwoty 250 tysięcy euro za nieprzyjętego migranta to są kwoty ogromne. I tutaj uważam, że przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk nie zaprotestował przeciwko narzucaniu takich kwot. Oczywiście te kwoty jeszcze nie weszły, ale zagrożenie dalej istnieje, zwłaszcza jak przewodniczący został Donald Tusk. Inną sprawą, która rzutowała na takie stanowisko polskie, a nie inne, było także wyjście z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii. To Donald Tusk, jako przewodniczący Rady Europejskiej, ponosi odpowiedzialność za ten ruch Wielkiej Brytanii. To tyle, jeżeli chodzi o Donalda Tuska, teraz o wydźwięk tego, co się zdało w całej Europie, a nawet i na świecie. Czy to nie jest tak, że Polska pokazała brak jednomyślności, brak jedności właśnie w Polsce i te problemy polskie, przed którymi prawo i sprawiedliwość. Mocno za które po Prawo i Sprawiedliwość mocno krytykowało między innymi platformę obywatelską po tym, jak odbywały się dyskusje w Parlamencie Europejskim na temat demokracji w Polsce, tu po raz kolejny wychodzą na wierzch i wyciągamy różne nasze brudy na zewnątrz. Proszę zauważyć, co się stało po głosowaniu. Dla mnie skandaliczną wypowiedzią była wypowiedź pana prezydenta Olanda, który powiedział Wy macie zasady, my mamy fundusze strukturalne trzeba pamiętać o tym że już w tej chwili w 2017 roku Polska w ramach składki członkowskiej wpłaci 17,5 miliarda złotych trzeba także pamiętać i to podkreślać że z każdego euro które wpływa do Polski w ramach pomocy w ramach funduszy strukturalnych 80 centów z powrotem wraca do Europy Zachodniej i postawienie tak tej sprawy przez prezydenta Hollanda, no uważam i my uważamy że było bardzo niewłaściwe i nie na miejscu. Ale z drugiej strony, no to faktycznie my jednak jesteśmy cały czas beneficjentem Unii Europejskiej. Cały czas no, budujemy drogi, remontujemy różne zabytki. Różne rzeczy się dzieją od 2004 roku. Sporo rzeczy zostało zrobione właśnie dzięki pieniądzom unijnym. Tych rzeczy bez Unii to niestety nie zrobilibyśmy. Ale proszę pamiętać, że interesy Unii Europejskiej, a pamiętajmy o tym, że Polska jest w Unii Europejskiej, um, mają być równe dla wszystkich. I to, że w Polsce poprawiło się jakość dróg, wielość tych dróg, jest jak, najbardziej, jest jak najbardziej owocne i dla nas, i dla członków pozostałych Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że gro zakładów pracy, gro przedsiębiorstw to są przedsiębiorstwa zagraniczne i budowa dróg, czy infrastruktury drogowej w Polsce także sprzyja rozwojowi tych przedsiębiorstw. A ja chciałbym przywołać, to pan mi podsunął ten pomysł, plan Marszala zaraz po II wojnie światowej. Właśnie zachodnie, zachodnia część Europy korzystała z tego planu. Amerykanie też bezinteresownie nie pompowali pieniędzy w Europę. Oni też korzystali z tego. Czy są pewne analogie właśnie do tego? Tak, tak, jak najbardziej są, są pewne analogie. Pamiętajmy, że plan Marszala nie został przyjęty przez kraje. Demokracji ludowej. Czyli między innymi Polskę, żeby było wszystko jasne. Zgadza się. I pamiętajmy o tym, że Amerykanie nie robili tego tylko w celach charytatywnych, tylko żeby pomóc, pomóc krajom europejskim. Pamiętajmy o tym, że Unia Europejska to jest ogromny rynek zbytu. Rynek zbytu dla towarów amerykańskich także. I podobna analogia jest w tej chwili, że fundusze strukturalne. Które są zainwestowane w Polskę czy w Polsce, one służą dla poszerzenia i ulepszenia rynku zbytu także dla towarów Europy Zachodniej. Ale, Europy jak, Zachodniej. ale jak patrzymy właśnie na wyniki planu Marszala, no Francja, Niemcy Zachodnie czy Włochy czy, czy Hiszpania, oni na tym całkiem nieźle wyszli. Zgadza się, ale to także można powiedzieć, że gdy weszliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku, Polska także nieźle wyszła. Oczywiście są pewne zapóźnienia. Są pewne zapóźnienia związane z różnymi obostrzeniami. U nas trzeba pamiętać, zwłaszcza na tych terenach, są restrykcyjne prawa ochrony krajobrazu. I u nas ciężej jest zrobić. Drogę w przeciwieństwie do Unii Europejskiej. Oni najpierw zrobili drogi, a dopiero później potworzyli parki narodowe, parki krajobrazowe. No tak, polityka Unii, jeżeli chodzi właśnie o ochronę środowiska, przykładem była obwodnica Augustowa, chociaż. I protesty Greenpeace'u, przywiązywanie się do drzewa, obwodnica powstała, ale z jakimi bólami. A jeżeli już przeszliśmy do ekologii, no to wycinka drzew wielkie rżnięcie, jak to co po niektórzy nazywają w Polsce na warmii i Mazurach też w trafikach, czyli w informacji. W drogowych informujemy, że no, drogowcy wycinają drzewa i tak jest od kilku miesięcy. Wiem, że już niedługo to się skończy. Jeżeli chodzi o wycinkę drzew przydrożnych, to ta wycinka była i jest i będzie, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że co jest ważniejsze: czy życie, życie ludzi, czy, czy drzewo rosnące. Oczywiście najlepiej byłoby znaleźć kompromis, żeby i drzewo mogło. Funkcjonować i, i, i ludzie to mieszkający. Ale, Ale jeżeli pamiętaj... chodzi o wycinkę na prywatnych posesjach chociażby. W tej chwili zrobiliśmy pewną analizę, pewną analizę działania tej ustawy, która weszła od 1 stycznia 2017 roku i zauważyliśmy pewną lukę, na, za pomocą której narodziły się pewne patologie. Narodziły się patologie tego typu, że właściciele działek, właściciele działek, na których rosną drzewa, Zaczęły je wycinać, zaczęły je wycinać i docelowo ta działka najczęściej byłaby czy będzie sprzedana dla osoby, która prowadzi działalność gospodarczą. Tutaj w wypadku, na przykład Warszawy, bo to jest dosyć głośny temat, będzie służyła do budowy dla de deweloperów domów mieszkalnych. W tej chwili my, analizując zapisy tej ustawy, zauważyliśmy tę lukę. I nasza poprawka, która wpłynęła do Sejmu w ubiegłym tygodniu, spowoduje to, że osoba fizyczna, która wytnie na swojej działce drzewa, nie będzie mogła tej działki sprzedać w okresie 5 lat. Następnie, kolejna zmiana, która została wprowadzona, będzie obowiązek zgłaszania wycinki do Urzędu Gminy, i gminy będą kontrolowały to, czy ta działka, na które zostały wycięte drzewa, Dalej jest w rękach tej osoby, która był właścicielem, czy została sprzedana. Jeżeli tak się stanie, że ta działka zostanie odsprzedana, będą wysokie kary. Jak szybko jesteście w stanie przeprowadzić procedurę wprowadzenia tych zmian? Myśleliśmy, że to pójdzie w miarę szybką, ale zaistniał pewien fakt. W czwartek miało odbyć się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, który, która ta komisja miała zaopiniować, ale przewodniczący, który jest z Platformy Obywatelskiej, tego punktu w ogóle nie wprowadził. Czyli tutaj y, wykazywana jest taka obłuda Platformy Obywatelskiej, która krzyczy o tym, że jest wielka wycinka drzew, a sama staje przeciwko pewnym zmianom, które tym wycinkę drzew unormaliz unormalizowały. Także jeżeli chodzi o wycinkę drzew to kończymy ten temat, przejdźmy może do wyboru, do ordynacji wyborczej w wyborach samorządowych. To już będzie ostatni temat, który poruszymy. No, dosyć głośna sprawa kadencyjności wójtów, burmistrzów, e, prezydentów e, samorządowców, którzy stoją na czele tych samorządowców, a którzy są wybierani w wyborach bezpośrednich. Czy to nie będzie ograniczenie w pewien sposób demokracji, jeżeli daną osobę będziemy mogli tylko dwa razy wybrać na dwie kadencje, a później, jeżeli ona się sprawdzi, to już nie będzie mogła być prezydentem, na przykład? Tutaj są dwie kwestie. Trzeba pamiętać o tym, o tym postulacie dwukadencyjności burmistrzów, wójtów, prezydentów. My to zgłaszaliśmy w kampanii wyborczej i teraz jest to konsekwencją zmian, które najprawdopodobniej nastąpią. To, co w tej, to, o czym w tej chwili rozmawiamy, to rozmawiamy o pewnych spekulacjach medialnych, ponieważ dopóki projekt ustawy nie zostanie zgłoszony do Sejmu, możemy tylko ogólnie o tym rozmawiać. Po to, po to są później komisje sejmowe, później konsultacje, które mam nadzieję, że doprowadzą do pewnego konsensusu. Ale według no, wszelkich zdań na niebie i na ziemi to wynika z tego tak, że dwa, dwie kadencje i koniec, już nie mogę być prezydentem. A ja tak sobie myślę, że to dlaczego ja nie mogę głosować na osobę, która jest sprawdzona, która się sprawdziła na tym stanowisku, a była, nie może być więcej niż dwie kadencje. To, to, to właśnie, czy to nie jest ograniczenie demokracji, że, że nie mogę wybrać kogo, tego, kogo chcę wybrać? Ale proszę pamiętać o tym, że w polskim prawie, w polskim prawie wyborczym już jest jedna, co najmniej jedna instytucja, gdzie osoba wybrana, ja tutaj mówię o prezydencie Polski, może tylko być dwukrotnie prezydentem. Mimo tego, że po dwóch kadencjach ta osoba mogłaby czy sprawdziłaby się jako prezydent, ale zgodnie z prawem nie może kandydować po raz trzeci. I to samo chcemy przenieść na poziom samorządów gminnych, powiatowych. Jeżeli już mówimy właśnie o kadencyjności, to pytanie jednego z samorządowców. Mówimy o prezydentach, mówimy o wójtach, o, o burmistrzach, a kiedy kadencyjność posłów? Znaczy My nie chcemy tutaj robić kadency, dwukadencyjności posłów tak samo, jak nie chcemy robić dwukadencyjności radnych. Radnym może być osoba, która była pio, pięć razy radnym, może być szóstym razem czy siódmym razem i tego nie, nie, nie będziemy przenosili w tej chwili. Także na razie nie ma planów odnośnie kadencyjności posłów, chociaż niektóre partie myślały o tym. Tu mam na myśli między innymi z 15, prawda? Oczywiście, tak jak zaznaczyłem kilka chwil temu, to będzie projekt. Jeżeli projekt wpłynie do Sejmu, będziemy na tym dyskutowali i racjonalne racjonalne argumenty opozycji na pewno będą brane pod uwagę. Wszystko przed nami. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Małecki. Dziękuję. Dziękuję bardzo.